podpisana umowa obejmuje tak naprawdę cały zakres typowy dla budownictwa infrastrukturalnego w zakresie dróg ekspresowych. Obejmuje wykonanie blisko 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17. Jest to zadanie trzecie. Mamy zaprojektować całość rozwiązania, uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne, czyli decyzje z RID, a po jej uzyskaniu wykonać roboty budowlane, doprowadzić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i oddać nasz projekt, nasz kontrakt wszystkim uczestnikom ruchu. Projekt ma bardzo duże znaczenie ruchowe i gospodarcze dla regionu Lubelszczyzny, mianowicie komunikuje Lublin poprzez węzeł przy S12 w miejscowości Piaski z granicą państwa polskiego i Ukrainy. Przeniesie na pewno znaczną ilość tranzytu, który podąża na tej relacji. Za tym odciąży wszystkie drogi niższej kategorii, co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, ale też wpłynie ekonomicznie na rozwój całego regionu. Muszą zostać jeszcze dokończone, czy w ogóle wdrożone w postępowaniu przetargowym dwa kolejne odcinki, odcinek drugi i odcinek piąty, które pozwolą na całościowe spięcie tego fragmentu S17, począwszy właśnie od węzła S12 do granicy państwa. Będziemy wykonywać nie tylko drogę, ale tak naprawdę dwa węzły, Krasny Staw Północ i Izbica, które będą komunikować ten ciąg ekspresowy z istniejącą infrastrukturą drogową. W ramach samej przebudowy oczywiście też będzie prowadzona przebudowa wszystkich dróg poprzecznych, które będą w kolizji z nowo powstającym odcinkiem drogi ekspresowej. Projekt ten będzie bardzo mocno chronił przyrodę otaczającą tą inwestycję, bo pamiętajmy, Lubelszczyzna to jest obszar Doliny Roztoczańskiej. Są to potężne obszary, na których występują gatunki chronione i aby ta budowa chroniła to nasze dobre narodowe i naturalne, będzie obejmowała sobą wielką ilość rozwiązań środowiskowych, począwszy od przepustów, przejść górą, dołem, poprzez ekrany dźwiękochłonne lub też odbijające. Podsumowując dzisiejszy ważny dzień dla Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego, umowa dzisiaj podpisana opiewa na 781 milionów złotych netto. Będzie kolejnym elementem, kolejnym puzzlem S17 od miejscowości Piaski do Chrebennego, która wpisze się w nowy szkielet drogowy polski.